Zaczynamy trzecią część. Proszę o zajęcie miejsc. Tym razem gość jest nastawiony na to, że ktoś go o coś zapyta. Czyli i z sali, i z internetu. Dobry wieczór po raz trzeci. Zaczynamy trzecią część. Gościmy dzisiaj pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, byłego ministra rolnictwa, doradcę prezydenta Andrzeja Dudy. I nasz gość będzie mówił o polskim rolnictwie, ale także o europejskim rolnictwie i o tym, kto to rolnictwo chce niszczyć. Krzysztofie, zapraszam. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za to zaproszenie. Traktuję je jako wyróżnienie. Dla mnie niewątpliwy zaszczyt. Będę mówił zapewne o rolnictwie, tak jak Józef sobie życzy, ale nie uniknę również tych kontekstów politycznych, o których w sposób niedościgły mówił pan profesor Andrzej Nowak. Bo z jednej strony rolnictwo wymaga pewnej opieki ze strony państwa, ale z drugiej strony może w tych zagrożeniach, które są oczywiste, związanych i z obecnym rządem, z obecnym kursem, z zagrożeniami, które idą i ze wschodu, i z zachodu, to może dobrze zorganizowani, patriotycznie nastawieni rolnicy mogliby być jakąś przeciwwagą, jakimś antidotą. Postaram się również powiedzieć, dlaczego jest to marnotrawione. Proszę Państwa, najpierw opis pola bitwy, jeżeli tak można powiedzieć. W tej chwili trwają masywne protesty w Polsce, w Europie, one tam mają swoje odsłony. Często jestem pytany przez bardzo wielu dziennikarzy, którzy trochę może przeceniają mój polemiczny sposób wyrażania się. Często liczą na to, że jako taki trochę zbuntowany członek Prawa i Sprawiedliwości, to może jeszcze przyłożę prezesowi przy okazji, bo to takie oczekiwania bardzo wielu dziennikarzy ma. Ale jestem pytany również, o co właściwie tym rolnikom chodzi, czego oni chcą. Czy jest to kolejna pazerna grupa, która chce wyciągać jakieś pieniądze, dotacje unijne, subwencje, a nie za bardzo chce pracować. Taka opinia jest o rolnikach budowana, taka narracja od wielu lat. Co prawda ostatnie badania mówią, że raczej większość społeczeństwa, czy znaczna część społeczeństwa stara się rolników wspierać, ale to nie jest proces ciągły, ani proces trwały. Zatem dlaczego rolnicy protestują? Rolnicy w Europie może pierwsi na własnej skórze odczuli i może pierwsi zrozumieli ułudę i pewnego rodzaju oszustwo związane z Zielonym Ładem, czy szerzej z polityką klimatyczną. Zielony Ład jest takim trochę skrótem myślowym, bo ładnie brzmi, ładnie się komponuje, w nazwie jest przyjemny, bo i ład, i zieloność, która jest przez nas ceniona. Szerzej chodzi o politykę klimatyczną. Ona jest, i tutaj może mam trochę inne zdanie niż nawet pan profesor, przysłuchiwałem się części rozmowy, ta ideologia ekologiczna, ta wręcz religia ekologiczna, jaką się w tej chwili w Europie buduje, ona w wydaniu ludzi dość naiwnych i manipulowanych rzeczywiście wydaje się być tą przyczyną żądań dotyczących zmiany wszystkiego właściwie, co jest wokół nas, zmiany sposobu życia, sprzętów, które używamy. Ale wydaje mi się, że i coraz więcej głosów na ten temat się pojawia. To nie chodzi o obronę Matki Ziemi, która ponoć płonie. Tu Greta Thunberg się kłania. I wiele ośrodków naukowych, które no dobrze opłacane, twierdzą właśnie, że zmiany klimatyczne są tak wielkie, że zniszczą Ziemię, a tą przyczyną
jest człowiek i jego działalność. Właściwie próba polemizowania z tym jest w tej chwili wyjątkowo trudna, bo taką narrację narzucono i każdy, kto mógłby mieć inne zdanie i prezentuje inne zdanie, jest traktowany jako oszołom, głupek, idiota, człowiek, który nie myśli w sposób naukowy, jakiś ciemnogród. Twierdzenia, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat temperatura rośnie, no są oczywiste i tu nawet nie potrzeba z tym polemizować, ale jeżeli cofniemy się kilkaset lat, czy kilka tysięcy lat, czy do okresów jeszcze wcześniejszych, które w warstwach geologicznych możemy obserwować, okazuje się, że były i temperatury bardzo wysokie i były zlodowacenia, w historii zapisane zamarznięcie Bałtyku, a wpływu człowieka nie było żadnego. W związku z tym twierdzenie, że ten antropogeniczny wpływ w tej chwili jest tak dominujący, że niszczy Matkę Ziemię, która płonie, raczej został wymyślony w innym celu. Myślę, że jestem bliski prawdy, że chodzi o to, żeby no po prostu na tym zarobić. Bo w społeczeństwach zamożnych, co jeszcze ludziom można tak na dobrą sprawę sprzedać? W rodzinach jest kilka samochodów. Nowego domu raczej nikt stawiać nie chce, skoro ten dotychczasowy funkcjonuje. No, niewiele jest dóbr, chociaż człowiek jest niepohamowany w zakupach, ale niewiele jest dóbr, które można jeszcze ludziom wcisnąć. W związku z tym trzeba stworzyć jakąś ideę, w którą uwierzą, po to, żeby zmusić ich, żeby zapłacili za zmiany. W związku z tym no, taką ideą, w którą znaczna część społeczeństwa uwierzyła, jest to, że człowiek niszczy kulę ziemską, niszczy Matkę Ziemię. W związku z tym musi wszystko zmienić. Samochód, którym jeździmy, absolutnie się nie nadaje. Trzeba mieć samochód elektryczny. Jego sposób wytwarzania, skażenie środowiska, wydobywanie metali ziem rzadkich. To wszystko pewnie Państwo znacie i słyszeliście. To jest coś dramatycznego, ale ten, który ma ten samochód elektryczny, którego będzie na niego stać, bo w większości pewnie stać nie będzie, czuje się spełniony, czuje się człowiekiem bardzo takim nowoczesnym, ekologicznym. Oczywiście, żeby ten samochód gdzieś do jakiegoś gniazdka z prądem podłączyć, to też w elektrowni ktoś musi tę energię elektryczną wytworzyć. No ale wmówiono, że to musi być. Zresztą prawo, które będzie to regulowało, bardzo przyspiesza niewpuszczanie samochodów spalinowych określonych roczników do centrów miast. W ogóle tendencja do tego, żeby wycofywać się z pojazdów z silnikami spalinowymi. Również sposoby ogrzewania naszych domów. W mieście ludzie nawet do końca nie wiedzą, jaki jest sposób ogrzewania, no bo w domu jest ciepło, ale ci, którzy mają swoje domy, nie tylko na wsi, no to doskonale wiedzą, że jak w piecu nie napalisz, to będziesz miał w domu zimno. Więc okazuje się, że paliwa kopalne są całkowicie niedobre, trzeba z nich absolutnie zrezygnować, bo przecież ziemia płonie. Jeszcze okazało się kilka miesięcy temu, że gaz, który jeszcze do niedawna był traktowany jako paliwo wręcz ekologiczne, dopóki Niemcy mieli rurę z Rosji i mieli tym gazem dystrybuować, czyli grzeczny, by gaz, by mu sprzedano taniej, niegrzeczny, czy mniej grzeczny trochę drożej, a ten taki bardzo niegrzeczny jak Polska w ogóle by żadnego gazu z Niemiec pewnie nie kupił, na zasadzie niech zamarznie. No ale z jakichś bliżej nieznanych powodów rury się przedziurawiły. No i nagle się okazuje, że Unia Europejska twierdzi, że gaz jest absolutnie paliwem szkodliwym, toksycznym, nieekologicznym, trzeba z niego zrezygnować. Tak się dziwnie składa, że produkcja pomp ciepła bardzo w Niemczech wzrosła. I wiatraków w firmie Siemens, która nie ma za bardzo gdzie te wiatraki sprzedawać. Więc wmówienia podaję to jako przykłady tego, że i samochody, i sposoby ogrzewania, domy, które ponoć tracą tyle energii, że się nie nadają w ogóle do używania. Szacuje się, że w Europie 30 parę milionów domów trzeba albo wyburzyć i budować według nowych całkiem technologii, albo na nowo docieplać według również bardzo drogich technologii. Tu prawo bardzo przyspieszyło, ponieważ
pozwolenia budowlane za kilka lat będą dotyczyły tylko budynków według tych nowych technologii, bardzo drogich. Nie będzie możliwości, która w Polsce była doświadczeniem nie tylko jednego pokolenia, że ludzie dorabiali się, budowali jakiś mały dom, rozbudowywali go często z materiałów, które sami wytwarzali, z jakichś tam pustaków, z jakichś prostych elementów. Czegoś takiego nie będzie. Budynek będzie musiał być od razu pasywny z ogrzewaniem energią odnawialną, która jako żywo w Polsce nigdy nie będzie wystarczała do tego, żeby w naszym klimacie, żeby zaspokoić potrzeby społeczeństwa. No ale na tym będzie można zarobić, bo firmy, które będą dostarczały te nowe produkty, będą oczywiście na tym zarabiały. Trochę podobna, choć w pewnym sensie różna, jest sytuacja rolnictwa światowego. Otóż wielkie, potężne firmy, które duszą się od nadmiaru pieniędzy, doszły do wniosku, szukając nowych sposobów zarabiania, że rynek żywności może być idealnym sposobem na zarabianie pieniędzy do końca świata. Bo ludzie muszą jeść. To jest oczywiste. W związku z tym ten, kto opanuje produkcję, dystrybucję i handel żywnością, ten de facto rządzi. Bo też odkrycie to nie jest, ale ten, kto ma żywność, energię i w znacznej części świata słodką wodę, ten de facto rządzi. Ten decyduje. Więc od wielu lat wielkie światowe firmy, one zmieniają często nazwy dla niepoznaki, się łączą, spółki córki powstają, tak trochę gubią ślady, ale te wielkie firmy inwestują w rozwój ogromnych gospodarstw. Ogromnych, nie mieszczących się nawet w pojęciu duże gospodarstwo w Polsce, bo w Polsce i w krajach postsowieckich duże gospodarstwa to były dawne PGR-y, które miały kilkaset hektarów, kilka tysięcy, w porywach kilkanaście tysięcy hektarów. Największe gospodarstwo w Polsce ma około 16 tysięcy hektarów, to jest byłego senatora Stokłosy. No ale to nam się wydaje, że to są gospodarstwa ogromne, sprzeczne z logiką, które nie powinny funkcjonować. Ziemia powinna trafić do gospodarstw chłopskich. Jest twarda walka rolników o powiększenie tych gospodarstw, bo te gospodarstwa się wydają być duże. To nie o takie gospodarstwa chodzi. Gospodarstwa, które powstają w Ameryce Południowej, między innymi z wypalania czy tam likwidowania części dżungli amazońskiej, gdzie tam kolejne miliony hektarów są zabierane, to są gospodarstwa, które mają setki tysięcy hektarów. Takie gospodarstwa powstają w Ameryce Południowej, grupa Mercosur przede wszystkim, czyli Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj, te cztery dominujące. Takie gospodarstwa są w Ameryce Północnej. One, to są głównie gospodarstwa zajmujące się produkcją roślinną, chociaż są również i potężne fermy zwierzęce. U nas, jeżeli ktoś z Państwa ma jakiś kontakt z wsią, to wydaje się, że gospodarstwo, które ma 50 krów, 100 krów, to już jest bardzo duże gospodarstwo, bo kiedyś to w gospodarstwach było co najwyżej po kilka krów. Ja byłem w Teksasie w gospodarstwie, gdzie było 7 tysięcy krów dojnych. I to wcale nie jest największe gospodarstwo w Stanach Zjednoczonych, bo są również znacznie większe. Więc takie duże gospodarstwa powstają na tych terenach świata, gdzie są dobre warunki, gdzie jest odpowiedni klimat, gdzie jest woda, odpowiednie deszcze i przyzwoitej, dobrej jakości gleby. Czyli Północna i Południowa Ameryka, Nowa Zelandia, Australia, a bliżej nas Ukraina i Rosja. W Rosji jest trochę inaczej, bo Rosjanie wykorzystali technologie zachodnie, sprowadzając najnowocześniejsze maszyny ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej, sprowadzając również tysiące agronomów, którzy zarządzają tymi wielkimi gospodarstwami w Rosji. One pozostają w jakimś układzie oligarchiczno-państwowym rosyjskim, natomiast bezpośrednią produkcją zajmują się specjaliści z Europy Zachodniej. Wiele lat temu byłem w Holandii, jeszcze jako młody człowiek, dużo młodszy, na takim stażu w technikum rolniczym, chrześcijańskim technikum rolniczym na Flevolandzie, to jest tam na jednym z polderów, gdzie bardzo intensywnie uczyli się języka rosyjskiego. Szło im to ciężko, bo
nie bardzo to podobne języki, ale oni wiedzieli, że z tego terenu młodzi mężczyźni będą pracowali w okolicach Irkucka. I to się później przez lata działo. Natomiast wracając do głównego wątku, te wielkie gospodarstwa, które już są, ale one są jeszcze in statu nascendi, one powstają następne, mają być głównym dostarczycielem żywności. Unia Europejska jest oskarżana często o głupotę, ale jak sądzę, decydenci i ci urzędnicy Brukseli do głupich nie należą. Z jednej strony chcą, za chwilę to rozwinę, likwidować rolnictwo europejskie, tłumacząc, że ono szkodzi klimatowi, bo ziemia płonie, ale jednocześnie obawiają się, że może tej żywności zabraknąć i to może spowodować niepokoje społeczne. W związku z tym zabezpieczają się w ten sposób, że Komisja Europejska podpisuje umowy o wolnym handlu, czyli o swobodnym dostępie do rynku unijnego, właśnie z krajami Ameryki Południowej, z tą grupą Mercosur, z Nową Zelandią. Toczą się rozmowy z Australią, a jednocześnie pełne otwarcie na Ukrainę. Oczywiście tu jest argumentem pomoc dla Ukrainy, że niemoralnym, nieetycznym by było w tym momencie nie pomagać Ukraińcom, chociaż doskonale wiemy, że nie pomagamy w ten sposób w żaden sposób społeczeństwu ukraińskiemu, narodowi ukraińskiemu, nawet rządowi ukraińskiemu, bo te koncerny na Ukrainie, które mają w tej chwili około połowy czarnoziemów ukraińskich w rękach, a zapowiedzi, które kilka tygodni temu były opublikowane, produkcja rolna na Ukrainie w ciągu 2 lat ma zwiększyć się o 100%. Czyli również przez przejmowanie następnych gruntów, bo wielkich innych możliwości nie ma. Nie tylko postęp technologiczny, ale również następne grunty. Największe gospodarstwo, o którym Ukraińcy mówią, chociaż oni tych danych nie są pewni, raczej w dół, że ma około 800 tysięcy hektarów w tej chwili. 800 tysięcy hektarów. A możliwe, że jest większe, bo te procesy tam zachodzą ciągle. Te gospodarstwa, te firmy, które tymi gospodarstwami zarządzają, 9 największych w rankingu, to są firmy zagraniczne, rejestrowane w rajach podatkowych. Dopiero na 10 miejscu jest jeden z ukraińskich oligarchów i jego rodzina. Tak jak ja kiedyś zaprosiłem na posiedzenie Rady do Spraw Rolnictwa przy prezydencie, którą kieruję, panią profesor z Uniwersytetu z Kijowa i szefów czegoś, co się nazywa Asocjacja Farmerów Ukraińskich, Stowarzyszenie Farmerów Ukraińskich, tych mniejszych rolników, tych, co mają po kilkaset hektarów. Oni wręcz płakali żywymi łzami, mówiąc, że oni nie mają żadnego wpływu, bo nie ma rynku produktów rolnych. Te koncerny międzynarodowe decydują de facto o wszystkim, czy kupią, za ile kupią, czy nie kupią. Jednocześnie one decydują o wyborach odpowiedników wójta, jakiegoś starosty, innego. Tam one decydują de facto o wszystkim. W tych wielkich gospodarstwach na świecie, powiązanych bardzo często również i korupcyjnie z władzami lokalnymi gdzieś tam w tych krajach Ameryki Południowej, czy Ukraina jest tego może jeszcze lepszym przykładem, wyraźniejszym, jest tania siła robocza, tania energia, nie stosuje się technologii, które są narzucone w Unii Europejskiej rolnikom w zakresie środków ochrony roślin, nawożenia, terminów, różnego rodzaju technologicznych wymagań, które obowiązują i są restrykcyjnie kontrolowane w Unii Europejskiej, w tych gospodarstwach tego się nie przestrzega. Więc żywność z tych gospodarstw ma zaopatrywać społeczeństwo europejskie. Sieć handlu i dystrybucji już istnieje. To są wielkie supermarkety, wielkie sieci handlowe. No i to wszystko w jakiś sposób przez tych właścicieli, przez ten wielki kapitał jest przemyślane, ale nieszczęściem jest to, że są rolnicy w Europie, którzy mówią, ale co z nami? Jesteście niepotrzebni. Do tego dochodzi jeszcze pewien wręcz ideologiczna niechęć do rolników. Rolnicy są właścicielami środków produkcji. To w komunizmie, a przecież to, co jest w Europie, niewiele się różni od tego,
co świetlane nauki Marksa, Engelsa i Lenina głosiły. Rolnicy są właścicielami środków produkcji, co jest w Europie źle przyjmowane. Każdy ma być pracownikiem, ma być, można go wtedy łatwiej kontrolować, a rolnicy na tych swoich polach, mniejszych, większych, są w miarę samodzielni. Na dodatek, to może w pierwszej kolejności uderza w rolników polskich, chociaż podobną mentalność mają rolnicy również w Europie Zachodniej, to są ludzie jednak w większym stopniu niż miasto przywiązani do rodziny, do chrześcijaństwa, czy katolicyzmu, czy wspólnot ewangelickich w Europie Zachodniej. Więc no, tym bardziej nie pasują do modelu, który w Unii Europejskiej jest narzucany. Więc tych rolników trzeba zmusić do tego, żeby się wynieśli. Porzucili gospodarstwa, one mogą być wtedy też komasowane. Można i tu spróbować stworzyć większe gospodarstwa. A rolnicy niech się wynoszą ze wsi. Może przy okazji będą dostarczycielami siły roboczej do przemysłu, do usług, czyli może presja migracyjna będzie mniejsza, może mniej trzeba będzie Arabów sprowadzać, bo chłopów się wypchnie, ich rodziny do tych nowych zawodów. I rolnicy, mówiąc wprost, tym się połapali. Rolnicy zauważyli, w jakim kierunku to zmierza. Że napływ żywności spoza Unii ma doprowadzić do sytuacji na rynku nadwyżek, spadku gwałtownego ceny i de facto do bankructwa tych gospodarstw, bo one nie będą miały gdzie sprzedawać, nie będą miały z czego żyć. Przez jakiś czas będzie to łagodzone różnego rodzaju formami dotacji unijnych, związanych ze stosowaniem różnych nowych technik, tak zwanych ekoschematów w rolnictwie, że rolnik dostanie jakieś pieniądze pod warunkiem, że spełni szereg różnego rodzaju wymagań, często dość nielogicznych. Na przykład wywożenie obornika na pole musi się wiązać z tym, że musi robić geotagowane zdjęcia i w czasie rzeczywistym wysyłać się do agencji płatniczej, żeby było wyraźnie wskazane, które pole ten obornik jest wywieziony i w ciągu ilu godzin jest zaorany. No tak, ale to rolnicy muszą to robić. Musi być telefon z aplikacją pobraną ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, gdzie jest dokładnie szerokość i długość geograficzna precyzyjnie, żeby ustalić, czy faktycznie na tym polu, które deklaruje, ten gnój wywiózł. To ma służyć przymuszeniu rolników, ładnie brzmi, do przykrywania substancji organicznej, która ulega utlenianiu i następuje uwalnianie się między innymi azotu. W związku z tym chłop jest na tyle prawdopodobnie zdaniem urzędników głupi, że on nie wie o tym, że trzeba ten obornik przyorać, więc dostanie dopłatę pod warunkiem, że udowodni, że w ciągu 12 godzin to uczynił. Czyli do wyłożenia obornika, przepraszam, że ten wątek trochę szerzej omówię, bo może ludzie z miasta nie do końca wiedzą, na czym te absurdy polegają. Najczęściej jest tak, że albo trzeba uruchamiać kilka ciągników do pewnego sprawnego wywożenia obornika, który jest gromadzony przez wiele miesięcy. Często sąsiedzi sobie pomagają i robią to cały dzień. Ale wtedy rolnik, żeby zmieścić się w 12 godzinach, to musi orać w nocy. Problem jest taki, że aparat w nocy nie działa. To jest kłopot, jak zrobić zdjęcie to geotagowane, jeżeli no, nie ma odpowiedniego naświetlenia. Więc tych absurdów ja mogę podać zresztą dużo więcej. Rolnicy muszą to spełniać, żeby dostać jakieś dodatkowe pieniądze. Część rolników jest już tym tak zmęczona, że mówi, że już nie chce żadnych pieniędzy unijnych i chcę, żeby po prostu te wszystkie inspekcje, agencje płatnicze, inspekcja weterynaryjna, ochrony roślin, nasiennictwa, inspekcja sanitarna, inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który nadzoruje, jeżeli chłop dzierżawi jakąś ziemię, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji, która zajmuje się wypłacaniem, że niech się od niego odczepią. No ale
to wtedy nie ma nawet tego skromnego, dodatkowego zastrzyku pieniędzy, a z gospodarstwa nie wyżyje. Doszło do tego, że w tej chwili cała produkcja rolnicza nie pokrywa, wartość tej sprzedaży produktów rolnych nie pokrywa kosztów wytwarzania. I nie kosztów jakichś, przepraszam, wyssanych z palca, nielogicznych, świadczących o nieumiejętności, niegospodarowaniu odpowiednim. W dobrych gospodarstwach, odpowiednio prowadzonych, na przykład wytworzenie, koszty wytworzenia tony pszenicy wynoszą około 800 zł do 1000, do 1100, a cena sprzedaży jest 600 do 700 zł. Nawet czasami mniej. Nawet jeżeli się znajdzie kupca, który chciałby kupić. No więc rolnik musiałby do tego dokładać, żeby sprzedać. Więc i te procesy występują właściwie w całej Europie, również w krajach bogatszych. W Holandii, w Niemczech, we Francji, w Belgii, w Europie Południowej. Te protesty przetaczają się przez Europę, również są bardzo mocne w Polsce. Czyli to jest może apel, może płacz, może ostatni krzyk rozpaczy rolników, którzy mówią, my chcemy was żywić. My się na tym znamy, my się temu zawodowi poświęciliśmy, my lubimy to robić, my lubimy mieszkać na wsi, zajmować się rolnictwem. Od lat inwestujemy w nasze gospodarstwa, bo Unia Europejska nas do tego zachęcała czy zmuszała. Mamy nowe maszyny, nowe technologie, rolnictwo precyzyjne, rolnictwo 4.0, sprzęty współpracują z satelitą, są specjalne różnego rodzaju nowe technologie. My chcemy to robić, umiemy to robić, to dlaczego chcecie nas likwidować? Dlaczego my mamy być w ogóle wyrzuceni? My tego nie rozumiemy. I stąd również te protesty. Jedną z, również z form zaopatrywania, ale mieszcząca się dokładnie w tym samym nurcie, zaopatrywania ludzkości w żywność, to jest wytwarzanie żywności syntetycznej. Sztuczne mięso, sztuczne mleko, wykorzystanie owadów, które są źródłem białka zapewne. Nie ma badań, które by stwierdziły, czy ta sztuczna żywność, my pewnie od niej nie umrzemy, a przynajmniej nie od razu, ale nie ma żadnych badań, które by stwierdziły, jak to będzie oddziaływało na kolejne pokolenia na przykład. No nie ma, ale no, do wytwarzania żywności sztucznej, niezależnie od jej wartości i jakości, nie potrzeba gospodarstwa, nie potrzeba pola, obory, chlewni, owczarni, kurnika. To będą fabryki i laboratoria. Czyli rolnictwo również jest niepotrzebne. Tą odsłoną polityki klimatycznej wobec rolnictwa jest twierdzenie, że rolnictwo szkodzi przyrodzie. Rolnictwo jest absolutnie dla przyrody szkodliwe. Uprawy nie są przyrodą. To przepraszam, a czym są w takim razie? Przecież tam jest chlorofil, tam zachodzi fotosynteza, tam jest sekwestracja, absorpcja dwutlenku węgla, powstaje substancja organiczna. To jest może jedna z najlepszych odpowiedzi krajów, które mają możliwości zwiększania szaty roślinnej, tak to się ładnie mówi, zarówno w lasach, jak i na polach, odpowiedź na zwiększanie temperatury na ziemi i emisji gazów cieplarnianych. O tym mówił między innymi bardzo wyraźnie pan profesor Jan Szyszko, z którym się przyjaźniłem i uważam, że to jest wielka strata, że w taki, a nie inny sposób został potraktowany. Profesor mówił wyraźnie o tym, że dobrze zorganizowane lasy i dobrze funkcjonujące rolnictwo, uprawy na polach, to jest najlepsza odpowiedź. Oczywiście polityka niskoemisyjna, pewnie to tam jedno drugiemu nie przeszkadza. Możemy to realizować, ale pochłanianie jest naturalną odpowiedzią na wzrost emisji w innych działach gospodarki. No ale wmawia się, że rolnictwo jest szkodliwe, w szczególności hodowla zwierząt. Do tego dochodzą zarzuty wręcz etyczne, że wykorzystywanie zwierząt jest niemoralne, nieetyczne, jest, człowiek jest barbarzyńcą, jest tym, który krzywdzi przyrodę, krzywdzi zwierzęta. Jakiekolwiek argumenty, czy wywiedzione z Księgi Rodzaju, czy szerzej z aksjologii, która Europę konstytuowała, w ogóle nie docierają. Nie wolno i koniec. Zwierzęta cierpią.
To jest bardzo infantylne podejście ludzi wrażliwych, delikatnych. To jest przede wszystkim oddziaływanie na ludzi młodych, na dzieci, ale ja za chwilę będę mówił również o rzeczach trudniejszych. Dokładnie takie samo zdanie ma pan prezes Jarosław Kaczyński, który mówi, że nie powinno się zabijać zwierząt. Nie powinno się zabijać zwierząt, między innymi ta piątka dla zwierząt była mu podsunięta, bo to nawet nie był jego pomysł, tylko wykorzystanie jego pewnej wrażliwości. Nie chcę innych słów jakichś tu szukać. No więc tego typu myślenie dla wielu ludzi jest jednoznaczne z tym, że trzeba rolnictwo ograniczyć, a najlepiej je zniszczyć, likwidować, bo ono szkodzi. No ale co będziemy jedli? No to... Na tym, że krowa, to najbardziej atak idzie na przeżuwacze. Krowa, która ma 4 żołądki, jak ktoś tam z rolnictwem miał do czynienia, to wiem, o czym mówię, ale to nie o to chodzi. Krowa w swoim żwaczu produkuje metan. Bakterie, które są w przewodzie pokarmowym, wytwarzają metan. Gaz cieplarniany. I krowa, czy przodem, czy tyłem, ten metan wydala do atmosfery. W związku z tym niszczy klimat na ziemi. Trzeba zlikwidować krowy. No, reszta świata śmieje się z Europy. Indie, Chiny, Stany Zjednoczone raczej sobie kpią z tego, jak Europa niszczy swoją konkurencyjność. Ale no i tam w Teksasie nie zamierzają likwidować krów, czy w Arizonie, czy w Luizjanie, czy jeszcze gdzieś tam. Natomiast Europa chce to przeprowadzić. No i tych argumentów jest bardzo dużo. Do tego dochodzą następne. Na przykład, że trzeba odtworzyć, przyroda tego żąda, no przecież ziemia płonie, trzeba odtworzyć tereny podmokłe. Te, które przez wieki ludzie osuszali. To są żyzne gleby organiczne, próchniczne, torfowe, znakomite do uprawy, również znakomite trwały użytki zielone, doliny rzek. To przez wieki ludzie to osuszali. Na terenach Polski, między innymi osadnicy z Holandii, menonici się tym zajmowali. Ja mieszkam niedaleko Wisły, niedaleko Torunia. Przecież tam są całe tereny, które były przez kilka wieków zagospodarowywane, te stosunki wodne regulowane właśnie przez tych zapraszanych z tak zwanych Holendrów, tam u nas na nich mówiono Holendrzy. Więc no teraz to wszystko ma być przywrócone przyrodzie. W Polsce ma to być około 400 tysięcy hektarów zalanych. To dotyczy około 35 tysięcy gospodarstw. No, te tereny, które przyroda ma odzyskać. Są wyznaczone mapy, gdzie to miałoby się odbywać. Z tego też powodu... Rolnicy są przerażeni w całej Europie. W Holandii protest głównie dotyczy tego, że z faktu, że będzie żywność napływała ze świata, to nie potrzeba utrzymywać intensywnego rolnictwa holenderskiego, a grunty są potrzebne bardziej dla deweloperów, pod zabudowę. W związku z tym trzeba likwidować gospodarstwa, bo ziemia jest potrzebna, która tam jest w niewielkiej ilości, jest deficytowa, a już następnych tam terenów w morzu byłoby chyba zbyt kosztowne, żeby odbierać. Również problemem, który w Polsce występuje w sposób szczególny, ja będę wiosłował trochę do brzegu już, jest to, że Polska leży blisko Ukrainy, podobnie jak pozostałe kraje graniczące, i ten pierwszy krok, czyli otwarcie się na żywność zewnętrzną, wykorzystując naturalną sympatię i chęć pomocy Ukrainie, to już się realizuje. Od 2022 roku Komisja Europejska narzuciła otwarcie bez żadnych ograniczeń, zniesienie cła, żadnych kwot dostępu, kontyngentów żywności z Ukrainy. No i w związku z tym do krajów graniczących, a dla Polski w szczególności, to się stało ogromnym problemem, napłynęły ogromne ilości zboża. Ogromne. Firmy, które zajmują się obrotem zbożem, notabene większość firm to są firmy zagraniczne, ale również jest i sporo polskich, sprowadziły tego zboża
Właśnie o to chodzi, że nie ma dokładnych danych, bo się okazuje, że granica z Ukrainą była dziurawa jak sito. To były sposoby na tworzenie fortun. Dopiero kontrole, które rolnicy w geście desperacji zaczęli przeprowadzać na granicy, pokazały, jak dziurawa jest granica. Nie ma zgodności kwitów przewozowych z tym, co na środkach transportu. Celnicy zresztą opublikowali, Związek Zawodowy Celników opublikował list otwarty, w którym mówi, że oni nie są w stanie upilnować granicy. Właściwie nie wiadomo, co przez tą granicę i w jakich ilościach przechodzi. W związku z tym może było 4 miliony ton, może 6 milionów, może 8 milionów. Pan Bóg raczy wiedzieć. A przypomnę, że Polska jest krajem nadwyżkowym. My mamy swojego zboża, konieczność wyeksportowania około 10 do 12 milionów ton rocznie. Zbiory mamy powyżej 30 milionów ton tam średniorocznie, więc średnia z wielu lat, więc dodatkowe miliony ton zboża z Ukrainy w sposób naturalny musiały rozwalić polski rynek. Informacja o tym, że to będzie tragedia, docierała do ministrów rolnictwa kolejnych, którzy tam po mnie przyszli. Docierała, jak sądzę, również do prezesa Kaczyńskiego, a opieram to na tym, że kilka miesięcy przed wyborami zostałem poproszony na rozmowę tam w innych sprawach, nieistotne. I no, kiedy już tam zaczęliśmy rozmawiać o jakichś moich spostrzeżeniach odnośnie problemów, mówię: panie prezesie, to jest dramat. To piątka dla zwierząt to była nic przy tym problemie zboża. Piątka dla zwierząt rozsierdziła wieś i wykopała przepaść między Prawem i Sprawiedliwością a wsią. Ludzie już nawet nie bardzo pamiętają, o co przy tej piątce chodziło, ale pamiętają, że zostali oszukani, że byli potrzebni do wygrania wyborów w 18 roku samorządowych, w 19 parlamentarnych, w 20 prezydenckich i wtedy byli potrzebni, a później zostali kopnięci bardzo brutalnie. I wieś tego do tej pory nie wybaczyła. Ale mówię, ale wie pan, ale za chwilę z tym zbożem będzie problem jeszcze większy. I pan prezes mówi: ale to jest nieprawda. Ja mam dane, ja mam raporty, które mówią, że tego zboża jest bardzo mało i nie stanowi to żadnego istotnego problemu dla polskiego rolnictwa. No więc rozmowa się na tym etapie, że tak powiem, skończyła, bo no jakieś tam kwity gdzieś tam w ręku trzymał. Raporty, jak się domyślam, no z ministerstw, czy z administracji skarbowej, czy z Ministerstwa Rolnictwa, no skądś te raporty były. Powoływał się często również w dyskusjach o rolnictwie na to, że Janusz Wojciechowski jest jego też doradcą, a ja przypomnę, że Janusz Wojciechowski twierdził, że import zboża z Ukrainy nie jest nie tylko żadnym zagrożeniem, ale jest korzystny dla Europy i dla Polski. I to było powtarzane również przez pana prezesa w wystąpieniach, które z lubością obecna władza przypomina, mówiąc o tym, czy przypominając, jak prezes mówił, że zboże z Ukrainy nie zaszkodzi żadnemu polskiemu gospodarstwu. A zaszkodziło i to w sposób graniczący z upadkiem dziesiątkom tysięcy gospodarstw. Więc ja się mam pewną odwagę stawiać pytanie, to kto te raporty przygotowywał? Kto, można powiedzieć, manipulował opinią tego najważniejszego decydenta w Polsce? Czy podobne wiarygodne i precyzyjne dane dotyczyły innych, może ważniejszych nawet niż handel zbożem, obszarów związanych z sytuacją międzynarodową, militarną i Bóg wie czym jeszcze? Boję się, że tak może być. Rolnicy protestują, mają w tej chwili przede wszystkim, adresują swoje niezadowolenie wobec obecnej władzy. Owszem, pamiętają nieopublikowanie listy importerów, która by wskazała, kto zarobił kilka miliardów złotych. Cena zboża w Polsce w tym czasie wynosiła około pszenicy około 1200-1300 złotych. Cena na granicy, no cena pewnie również wynikająca z wojny i z chęci, żeby te koncerny chciały opróżnić swoje magazyny, wynosiła mniej jak 100 euro. Czyli około 400 kilkudziesięciu złotych. Koszty transportu w Polsce to jest około tona do 100 złotych do tony. Czyli można było sprowadzić do dowolnego punktu w Polsce zboże za
mniej więcej 40-50% ceny, która była w Polsce. No i wiele firm na tym skorzystało. Kuglowanie, nie przekazanie tej listy jednoznacznie sugerowało, że to są firmy powiązane z Prawem i Sprawiedliwością, że swoim dali zarobić. I ja prosiłem, błagałem, żeby opublikować, tym bardziej, że kiedy w końcu te listy tam się w różny dziwny sposób pojawiły, to są firmy powiązane ze wszystkimi albo z nikim. Zresztą trochę na podobnej zasadzie działa, jak środowiska naszych braci starszych wieś, że obstawiają kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych mniej więcej podobnymi kwotami. Na zasadzie nasz wygra. Więc duży biznes w Polsce również w sensie finansowym stara się, no, że tak powiem, dyskretnie wspierać różnych, bo nie wiadomo, kto będzie władzę sprawował. Tak to funkcjonuje. Ameryki tu nie odkrywam. Nomen omen. Więc te błędy sprawiły, że w ostatnich wyborach parlamentarnych wieś w znacznym stopniu zredukowała swoje poparcie dla PiS-u. Ja słyszę, i to wczoraj się pojawiło ponownie, po tych wyborach wczorajszych, że rolnicy popierają PiS. To jest, proszę Państwa, głębokie nadużycie intelektualne. Ponieważ żadne dane z komisji nie mówią o zawodzie głosującego. Czy mieliście kiedykolwiek informację, ilu fryzjerów głosowało na jakąś partię? Czy exit poll polega na tym, ja wiem, bo kiedyś byłem też przepytywany przez tego tam pytającego, wychodzą ludzie z lokalu i jest pytanie, na kogo pani głosował? No to mówi tam na jakąś partię. Kim jest pan czy pani z zawodu? Rolnikiem. Więc według tej logiki, jeżeli na 100 głosujących był jeden rolnik, który powiedział, że jest rolnikiem i głosował na PiS, to znaczy 100% głosujących rolników głosowało na PiS. To jest dość logiczna konstrukcja, bo my nie wiemy, ilu rolników w tej próbie było. Ilu rolników poszło rzeczywiście do wyborów. W wyborach z października zeszłego roku przeanalizowałem poparcie w gminach do 5 tysięcy mieszkańców, od 5 do 10 tysięcy mieszkańców i od 10 do 20. To są te gminy typowo wiejskie, szczególnie te mniejsze. Tam straciliśmy około 400 tysięcy głosów. W przedziale gmin od 5 do 10 straciliśmy około 200 tysięcy głosów w stosunku do poparcia z roku 2019. Poparcie na wsi spadło z 50, na wsi, podkreślam, na wsi, bo rolników nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. To są wszystko nadużycia, twierdzenie, że rolnicy popierają. Zresztą ja dzisiaj czytałem wypowiedzi liderów tych różnych protestów z całej Polski, którzy pukają się w głowę, co za głupi, przepraszam bardzo, stwierdził, że rolnicy poparli PiS. Oni w to nie wierzą. Natomiast biorąc pod uwagę spadek poparcia z 56 na 45% na obszarach wiejskich, w tych gminach wiejskich, to przy nawet frekwencji z 19 roku straciliśmy około 600 tysięcy głosów, a przy większej frekwencji, która była w październiku, na wsi można było uzyskać bez żadnych jakichś szczególnych wielkich wysiłków około 800 tysięcy głosów. Może to były głosy, które przesądziłyby o całkiem innym układzie sceny politycznej. Zostało to całkowicie zlekceważone. Uwagi, które były zgłaszane w trakcie kampanii wyborczej, przed wyborami, bo ja nie szanuję takich, którzy dopiero jasność umysłu mają po wyborach. A trzeba było, trzeba było. Natomiast wiele środowisk, wielu specjalistów, ekspertów, ja się może za takiego nie uważam, ale również bardzo mocno o tym mówiłem wcześniej, było całkowicie zlekceważonych, bo przekonanie tak zwanego kierownictwa, cokolwiek to znaczy, było takie, że PiS wygrywa w cuglach. PiS ma 43% pewne, 42-43, a może nawet otrze się o większość konstytucyjną. No w związku z tym nie będziemy z nikim się głaskać, dogadywać,
walimy równo po wszystkich, po PSL-u, po Konfederacji, bo wygramy sami. Jakie to było naiwne i oparte na fałszywych założeniach. Podobnie jak z tymi raportami w sprawie zboża, zastanawiam się, kto takie dane do tak zwanego kierownictwa, to kierownictwo jest jednoosobowe w tej partii. Tu nie ma, nie, otoczenie działa, korzysta z tego, że jest charyzmatyczny wódz, dobrze się ma i dzięki temu uzyskuje różne korzyści. W związku z tym jest zainteresowane, żeby wódz trwał jak najdłużej. Tu się z Józefem nie zgodzę, ponieważ twierdzenie, że z Kaczyńskim nic nie wygramy, a bez Kaczyńskiego się rozlecimy, powoduje, że żadnej reformy tej partii nie będzie. I mówię to bardzo otwarcie. Jakiekolwiek głosy krytyczne do niedawna w ogóle były niemożliwe. To może pan profesor drogę przetarł, chociaż ja już mówiłem o tym wcześniej, ale mnie można lekceważyć, ale nie jednego z najwybitniejszych intelektualistów w Polsce. Mówię to z wielkim szacunkiem pod adresem pana profesora Nowaka. Zamiast zastanowić się nad głosami, które mówią, jakie zostały popełnione błędy, ja mogę ich wskazać wiele, oprócz tych grubych, dużych, które pan profesor w kilku miejscach przedstawiał, mogę wskazać również te, które sprawiły, że środowisko wsi, może szczególnie ważne dla utrzymania rządów formacji niepodległościowych, zostało w dużej mierze zlekceważone. Jestem w stanie wskazać wiele innych błędów, które nie były w żaden sposób analizowane. Więc zamiast zastanowić się, dlaczego różne osoby mówią o tym, że jeżeli nie stworzymy pewnej nowej wizji dla Polski, ale nie staniemy również w prawdzie i nie odzyskamy wiarygodności i zaufania, bo to ludzie nie wybierają tylko programów. Trzecia droga grała na emocjach, a nie ma żadnych programów. Ale mówiła o tym, nie kłóćmy się, grała tak dość cynicznie na konflikcie prawicy, Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej czy Tuska. I dzięki temu uzyskała niespodziewanie dobre wyniki. A programowo to jest trochę wydmuszka. Czyli ludzie, owszem, zastanawiają się nad programami, ale przede wszystkim zastanawiają się, czy ktoś jest uczciwy i wiarygodny. I boję się, że PiS tej wiarygodności utraconej nawet nie podejmuje, by odzyskać. Zabetonujmy się, utwardźmy się, nie idziemy na żadne współpracę z kimkolwiek. Co prawda była chwila po wyborach takiego mamienia, że my teraz mamy wspólne wartości z PSL-em, bo my prawica, bo my patrioci, oni również. Przecież PSL śmiał się z tego, przypominając wypowiedzi kierownictwa PiS-u o tym, że trzeba właściwie PSL delegalizować. Że to jest partia szkodliwa, którą trzeba wyeliminować ze sceny politycznej. I ci ludzie mówią, to wy teraz do nas przychodzicie i chcecie, żebyśmy koalicję tworzyli. Również ja będę się z Czankiem spotykał na najbliższym posiedzeniu Sejmu, bo zaprosił również jakąś dużą grupę tych liderów protestów rolniczych. Chętnie się z nimi spotkam. Chociaż bardzo starałem się przestrzegać rolników, żeby protestów nie upolitycznić. Mówiąc wprost, pędźcie polityków od siebie. Pędźcie w pierwszej kolejności polityków PiS-u. Ponieważ najpierw to trzeba posypać głowę popiołem i się rozliczyć też z tych ostatnich przynajmniej miesięcy czy ostatniego okresu polityki, która sprawiła, że ludzie nie odzyskali zaufania, to jest w cudzysłowie zboże z Ukrainy, a jednocześnie to absolutnie wpisuje się w narrację pana premiera Tuska, że protesty rolnicze nie są autentyczne, tylko są sterowane przez polityków PiS-u. Ale pokusy były, bo polityk żyje z popularności, więc iść, wziąć szturmówkę, stanąć przy traktorze, zrobić sobie fotkę i na Facebooka, i na Twittera, proszę bardzo, jak on kocha rolników. Tylko to dodatkowo wzmacnia argumenty Tuska, że on się nie będzie zajmował sprawami rolnymi, ponieważ to są polityczne gry ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
Drogę, co podjął i skutecznie raczej mu się to udaje, to jest przedłużanie protestu, zmęczenie rolników. Oni mają określone zadania na polach, w gospodarstwach. Nie mogą stać na drogach miesiącami. Nie dlatego, że się zmęczą. Są twardzi ludzie. Tylko dlatego, że pole wymaga zasilenia w nawozy, przygotowania do siewu, i tak dalej, i tak dalej. Więc pan premier przeciągał rozmowy, mówił, że on nie zna postulatów, że on chce się spotkać na Limanowskiego w Centrum Dialogu, jakieś wieczorki zapoznawcze z rolnikami, żeby z nimi porozmawiać, żeby to przedłużyć. Kolejne działanie, które podjął, to jest kłócenie rolników i to mu się skutecznie udaje. Wyszukiwanie jakichś rolników, jakichś liderów, którzy mają się pod czymś podpisać, oni sami nie wiedzą, pod czym się podpisują, ale idzie fama, że część rolników podpisała porozumienie z rządem. Tutaj tajną bronią jest pan minister Kołodziejczak, który ma tych rolników wyszukiwać. Również w Jasionce zaangażował się w to bardzo mocno Artur Balasz, który mówi wprost, że wspiera pana premiera Donalda Tuska i chce załagodzić spór, żeby część rolników przynajmniej zgodziła się z rządem współpracować. No i trzecie, najbardziej obrzydliwe, to jest narracja o protestach rolniczych, szczególnie o tym, który był w Warszawie, że to są chuligani, warchoły, bandyci. Dla mnie to jest szczególnie bolesne, bo jestem pokoleniem solidarnościowym. Pamiętam 80, 81 rok i wszystkie nasze protesty wtedy były również przez Urbana i propagandę przedstawiane jako działania chuliganów, elementu antysocjalistycznego, bandytów, wichrzycieli i tak dalej, którzy godzą w sojusze. Może kierunek sojuszy się zmienił. No i ta narracja w społeczeństwie wobec rolników jest przedstawiona. Rolnicy protestują, pewnie będą zmieniali formy protestu. No, między innymi z paczkami obornika i gnojowicy przyszli do biur poselskich, co bardzo zdenerwowało szczególnie tych z miasta, że jak to chamy przyszli tutaj z gnojem i nie szanują wybrańców narodu, ale no, szukają rolnicy sposobu nie wzmacniania uciążliwości na drogach ludzi, którzy się denerwują, że muszą stać w kolejkach, że nie mogą gdzieś tam przejechać i tak dalej. Chcą być dokuczliwi wobec decydentów. I to się będzie działo w Europie. Nawet Unia Europejska nie chce w żaden sposób rolnikom ustąpić, bo musiałaby zmienić tę politykę klimatyczną, od której twierdzą, że nie ma odwrotu, bo za dużo pieniędzy już to zainwestowano, za wielkie plany finansowe z tym są związane, a chłopi domagają się ustępstw czy odejścia, przynajmniej w obszarze rolnym, od głupoty Zielonego Ładu. Jest takie przeciąganie. Na razie Komisja Europejska jakieś parę gestów zrobiła, nieznaczących, takich na jeden rok, gdzieś tam odpuścimy, bo boją się wyborów czerwcowych, że skład Europarlamentu przynajmniej w części się zmieni, że ugrupowania eurosceptyczne, antybiurokratyczne mogą wzmocnić swoją pozycję. Ale nie ma złudzeń, tam nie ma żadnej zmiany myślenia w polityce Unii Europejskiej. Rolnicy adresują te swoje oczekiwania przede wszystkim pod adresem pana premiera Tuska. Owszem, krytycznie wypowiadają się o rządach PiS-u, ale PiS w pewnym momencie się opanował, wprowadził jednak zakaz importu z Ukrainy, wypłacił rolnikom kilka miliardów odszkodowań, rekompensat za utracone dochody i rozregulowanie rynku, to nie rozwiązuje problemu, bo to jest tylko na chwilę. A problem pozostaje. Za 4 miesiące następne żniwa, a my mamy w tej chwili około 9-10 milionów ton nadwyżki zboża, z którymi nie wiadomo co robić. Ja mam tam różne pomysły przerabiania tego na cele nieżywnościowe, między innymi spirytus, który do benzyn należy dolewać. Wprowadziliśmy taką ustawę w Sejmie na jednym z ostatnich posiedzeń jeszcze przed wyborami, wprowadzając paliwo E10, 10% dodatkiem spirytusu. No tak, ale żeby chodzi o to, żeby ten spirytus był z polskich gorzelni, a nie sprowadzany przez Orlen z Brazylii. Można wykorzystać część zboża do produkcji biometanu, z którego można wytwarzać energię elektryczną, a może być paliwem samoistnym. Na dodatek poferment, uregulowaliśmy sprawy pofermentu, to jest wartościowy nawóz, wręcz ekologiczny, a wcześniej był traktowany jako odpad, za który trzeba było jeszcze płacić za jego utylizację. I myślę, że
Może to jest najtrudniejszy w sensie jakimś emocjonalnym nawet kierunek. Jeżeli mamy tego zboża dużo, szczególnie tego gorszej jakości, trzeba wykorzystać energię, która w tym zbożu jest zawarta. W kotłach do współspalania biomasy po prostu wykorzystać, spalić to w elektrociepłowniach, odzyskując ciepło. Tym bardziej, że określenie płacić jak za zboże już dawno straciło swój sens i swoją pierwotną logikę, bo zboże jest tańsze od miału węglowego, a kaloryczność jest mniej więcej 80% miału węglowego, więc nawet by to się opłacało palić tym zbożem, to jest, brzmi jak absurd, ale taka jest sytuacja w tej chwili rolnictwa w Polsce i w Europie. Więc rolnicy adresują to nie tyle do ministra rolnictwa, bo on nie ma narzędzi, którymi mógłby problemy rozwiązywać. I mówię to również jako były minister rolnictwa. Musi tym się zająć rząd in gremio i musi zająć się premier, który wiele lat nas upewniał, że jest osobą tak wpływową w Brukseli, że on wszystko tam może w 24 godziny załatwić. To, czego inni przez lata nie byli w stanie. No więc rolnicy mówią, no to proszę pana, niech pan działa, niech pan rozwiązuje te problemy, bo my nie walczymy tylko o swoje, my walczymy o bezpieczeństwo żywnościowe Polek, Polaków, szerzej społeczeństwa europejskiego, bezpieczeństwo, które może zapewnić tylko własne rolnictwo. Nie to z Brazylii, Argentyny, Urugwaju, Nowej Zelandii, Australii, Ukrainy, czy Bóg wie skąd, tylko własne rolnictwo europejskie, no jak na razie grochem o ścianę. I na koniec ten wątek, który tu się przewijał w poprzedniej debacie. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości 22 lata. W tej partii, prawdę powiedziawszy, chyba już aż wielu z takim stażem to nie ma. Część odeszła, część została przegnana, część do lepszego ze światów pewnie odeszła. Ja jestem związany na dobre i złe. Byłem bardziej związany z Lechem Kaczyńskim, byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska. Przypadek, a może Pan Bóg sprawił, że zrezygnowałem z miejsca w samolocie i pojechałem pociągiem. Na moje miejsce stary generał Nałęcz-Komornicki do samolotu wsiadł. Dzięki temu żyję. Ale tym bardziej zastanawiam się codziennie, kiedy się modlę, co Pan Bóg jeszcze ode mnie oczekuje. Więc byłem związany z Lechem i z pewną ideą, którą bracia Kaczyńscy zaproponowali. Tak, to jest partia autorska. Partia autorska i ta wizja Polski sprawiedliwej, Lechowi na tym bardzo zależało, solidarnej, takiej, która jest oparta o tradycję narodową, o chrześcijaństwo, która nie daje sobie w kaszę dmuchać na arenie międzynarodowej, która szanuje ludzi, również prawo własności, szanuje wartości konserwatywne, ale szanuje również innych, którzy myślą inaczej. Taka wizja bardzo mnie uwiodła, w taką uwierzyłem i dlatego w tej partii jestem tyle lat. Jestem namawiany od dawna, żeby utworzyć nową partię chłopską. Uważam, że partia chłopska nie ma żadnego sensu, biorąc pod uwagę zmiany również elektoratu, jakie w Europie zachodzą. Dla mnie ważniejsze było, i to mogłem realizować, jako współautor programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości. Tym liderem, koordynatorem był obecny europoseł Krzysztof Jurgiel, ale znaczna część dotycząca rozwoju obszarów wiejskich. To był mój autorski wkład do tego programu. I uważałem i uważam, że partie ogólnonarodowe czy ogólnospołeczne powinny mieć silny komponent wiejski i rolniczy. Bo one dopiero wbudowując w politykę państwa te problemy i rozwiązywanie problemów bardzo mocno związanych z bezpieczeństwem państwa, jeszcze raz to chcę podkreślić, tylko one mogą zapewnić harmonijny rozwój obszarów wiejskich, przetrwanie rolnictwa jako gwaranta tego bezpieczeństwa żywnościowego, a nie partie chłopskie. Ale nastrój na wsi jest rewolucyjny. Z jednej strony zaczyna być apatia, że się nie udało nic nie wywalczyć, że Tusk gra, pacyfikuje i protesty mogą wygasnąć. A z drugiej strony jest przekonanie, które podziela w tej chwili zdecydowana większość, myślę, ludzi na wsi, że mówiąc wprost, nie ma na kogo głosować. Nie ma reprezentacji, która by te mądrze rozumiane i wpisane w interes społeczny postulaty rolników chciała realizować.
przez lata taką partią było Prawo i Sprawiedliwość. Było, bo realizowało program, który dawał PiS-owi poparcie na wsi. Dzięki głosom PiS-u, powtórzę jeszcze raz, PiS wygrał wybory w 2019 roku i z niesamowitym wynikiem wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda. No i kiedy ludzie mówili, dzięki nam pewny dobry, ożywczy, ozdrowieńczy ruch w Polsce się zaczął, to w tym momencie się okazało, że rolnicy byli niepotrzebni i łup piątką dla zwierząt dostali, przepraszam, w czapę. To wywołało wielki żal, smutek i żal. Żal osoby zdradzonej. Ale od tego czasu, a minęło już kilka lat, nie było ani przepraszam, ani pomyliliśmy się, że jednak to nie było rozsądne, nie zrozumieliśmy wrażliwości ludzi na wsi. Nie było czegoś takiego. A co widzimy? No, twierdzenie, że chłopi są pazerni, że damy przed wyborami, ja to powtórzyłem, może nie powinienem prywatnych rozmów powtarzać, to może był mój błąd, ale ja to wiele razy słyszałem ze strony najważniejszych ust, że da się przed wyborami chłopom parę złotych i będą na nas głosować. To jest niezrozumienie wielkiego procesu rewolucji cywilizacyjnej, kulturowej, rewolucji godności, która zachodzi na wsi. Może historycznie od czasu chłopów pańszczyźnianych chłop żył w dramatycznej biedzie i rzeczywiście można było kupić jego życzliwość, co zaborcy czasami czynili. Natomiast to, co się w ostatnich latach dzieje, to jest pełnowartościowa część społeczeństwa o swoich zainteresowaniach, swoich potrzebach, kształcąca dzieci. Często to obraca się przeciwko gospodarstwu, bo dzieci wykształcone już nie chcą wracać. Ale to są ludzie w znacznej mierze pełnowartościowi, każdy jest pełnowartościowy, ale ludzie, którzy naprawdę są siłą również społeczną. Jeszcze o większym zakorzenieniu w kulturze, w tradycji, w miejscu pochodzenia, w chrześcijaństwie. Czy można z nich było tak sobie lekką ręką zrezygnować? Bo już swoją rolę w wyborach spełnili, a za 4 lata się zobaczy, da się parę złotych i będą głosowali. To są błędy, które trudno wybaczyć. I pytanie jest, czy w tej partii, z którą jestem związany tyle lat, jest jakakolwiek refleksja? Uważam, że nie ma. Uważam, że nie ma. Mamy iść na zwarcie i czekać na to, że obecna władza się tak wykoślawi. Inna sprawa, że tempo erozji jest szybsze niż się chyba wszyscy spodziewali. Tempo utraty zaufania i zachowań szkodzących Polsce ze strony obecnej władzy. Ja to dostrzegam, pewnie każdy z Państwa również. Ale liczenie na to, że odpływ poparcia dla Tuska et consortes przełoży się na poparcie dla PiS-u, to jest jakieś pobożne życzenie. To jest myślenie życzeniowe, a nie fakty. I jeżeli PiS, o co ja apeluję i przed wyborami, i po wyborach, i to jest głos trochę wołającego na puszczy czy na pustyni, jeżeli wewnętrznej reformy nie przeprowadzi, zgadzam się absolutnie również z tym, że rolę kluczową ma do odegrania, nie tylko do odejścia w niebyt, ale rolę kluczową ma Kaczyński, ponieważ jest człowiekiem powszechnie szanowanym, który rzeczywiście te emocje jakieś rozpadowe powstrzymuje, ale tym bardziej bierze na siebie wyjątkową odpowiedzialność. Bo czym innym jest nadawanie pewnego tonu i dopóki będzie chciał, żył i będzie sprawny intelektualnie, to będzie miał wpływ na tę formację, na kierunki tej formacji. A czym innym jest funkcjonowanie w realnym świecie politycznym, gdzie zmienia się społeczeństwo, gdzie przychodzą nowe roczniki, gdzie są grupy społeczne, które przez głupotę zostały w jakiś sposób zdenerwowane, urażone. Rolnicy. To jest podobna sytuacja z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które poczuły się oszukane, potraktowane jako potencjalni złodzieje. To jest, już nie będę powtarzał tego,
o czym pan profesor Nowak mówił, problem środowisk naukowych. I no, można tu wiele tych przykładów podać. Gdyby było jakieś kolegialne myślenie, bo nie ma w sytuacjach trudnych, nie ma nic lepszego, jak odniesienie się do pewnej jednak zbiorowej mądrości. Oczywiście ten mityczny lider się nadaje, to jest potrzebny, ale jednak jeszcze kiedy byliśmy w opozycji w Sejmie, jestem czwartą kadencję posłem z problemami, bo niewiele brakowało, PiS by mnie w ogóle na listy nie dopuścił, bo to na tym polega rola kluczowa kierownictwa tak zwanego, że decyduje o tym, kogo na listy w ogóle dopuścić. Kiedy byliśmy w opozycji, były zespoły, były grupy, było wypracowywanie stanowisk, było konsultowanie, szukanie jakichś optymalnych rozwiązań w sytuacjach, które rzadko kiedy są optymalne. I proszę mi wierzyć, wśród tych 230, teraz trochę mniej, ale senatorzy, jest wielu ludzi o wielkich kwalifikacjach i kompetencjach, znających się na różnych sprawach. I gdyby się do ich mądrości odnieść, to ryzyko popełniania błędów byłoby znacznie, znacznie mniejsze. A klub jest traktowany jak armia mało rozumnych żołnierzy, którzy mają podnosić rękę i głosować, i nie dyskutować. W związku z tym boję się, że pomimo naszej miłości, naszych zaklęć, naszego dobrego życzenia Prawu i Sprawiedliwości, a czas jest coraz krótszy, jeżeli nie będzie wewnętrznej naprawy, nie będzie nomen omen sanacji tej partii i odzyskania zaufania, również przeanalizowania, co było przyczyną, a było ich wiele, że partia, dysponując tyloma atutami, tyloma możliwościami, wielkim dobrem, jakie zostało przez te 8 lat uczynione, to jest inne państwo. Mając administrację, środki, media, zmarnowała taką wielką możliwość i nadzieję z tym związaną. A jakie będą skutki? Polska przestaje być liczącym się krajem w blokowaniu traktatów unijnych i może się okazać, że to pójdzie jednak w kierunku budowania tego superpaństwa europejskiego. To ma wpływ na politykę międzynarodową w Unii Europejskiej, a przede wszystkim ma ogromny wpływ na to, że władze przyjęli ci, którzy nie są Polsce życzliwi, którzy Polsce szkodzą. Więc tym mało optymistycznym akcentem kończę, a jednocześnie uważam, mówię to bez jakichś szczególnych emocji, chociaż zawsze w takiej sytuacji, jeżeli jest się w jakiejś strukturze tak długi czas jak ja, to emocje są naturalne. Jeżeli nie będzie refleksji, nie będzie zmiany myślenia, to życie pustki nie znosi. Polski nurt konserwatywno-prawicowo-ludowo-chadecki, nie wiem, jak go tutaj zdefiniować, bo pewnie każdy ma trochę inne sposoby definiowania, ale ten nurt patriotyczny, niepodległościowy, będzie przegra albo będzie tworzył nowe byty polityczne, szukając nowej reprezentacji, a już tą reprezentacją przynajmniej dla znacznej części nie będzie Prawo i Sprawiedliwość. To jest jeszcze do powstrzymania. Chociaż już pewne inicjatywy w Polsce powstają. Ale jeszcze to jest do powstrzymania, ale impuls, zrozumienie musi wyjść z Nowogrodzkiej. A tego jako żywo ja na razie nie widzę. Dziękuję. Jest późno, więc proszę o 3 krótkie pytania i nie najdłuższe. Raz, 2, 3, to był pierwszy. Dzień dobry panu. Pytanie mam, czy to prawda, o czym trąbi PO, że Morawiecki zaakceptował Zielony Ład? A jeżeli to prawda, to co możemy z tym fantem zrobić? Pierwsze. Drugie. Ile pana zdaniem wynosi wartość produktu, jaką otrzymał rolnik, kiedy sprzedał pierwszemu jakiemuś tam zakładowi, a temu, co zapłacę ja w sklepie? I trzecie, co pan teraz robi i jakie pan ma zamiary? Dziękuję.
Wiedziałem, że ten trzecie pytanie będzie stawiane, bo zadają mi je codziennie. Proszę Państwa, Zielony Ład został przedstawiony przez Komisję Europejską w grudniu 2019 roku, przez świeżo powołaną komisję. Pan komisarz Wojciechowski nawet nie został zaproszony do prezentacji tego programu, chociaż nie wie, tam Timmermans główne skrzypce grał, więc ja nie rozumiem, dlaczego Janusz, którego znam od wielu lat, chce być koniecznie twarzą Zielonego Ładu, twierdząc, że to on to wymyślił. Mało, że jest to program rolny Prawa i Sprawiedliwości, który został przeniesiony za zgodą Kaczyńskiego i Morawieckiego do Brukseli. Ale on tak powiedział. I on jest do tej idei przywiązany. Może to jest forma jakiejś obrony albo rozszerzenia odpowiedzialności na innych. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, program, przy którym pracowałem, zakładał wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw, stabilizację rynku, wyeliminowanie patologii w obrocie artykułami rolno-spożywczymi, tępienie pośredników, dominującej roli przetwórców i sieci handlowych. Owszem, przesuwanie rolnictwa w kierunku rolnictwa zrównoważonego, ale z odpowiednimi rekompensatami, jeżeli rolnika by to interesowało, a zapotrzebowanie na rynku by wzrastało na produkty na przykład ekologiczne. Ekologia nie jest żadnym wyjściem dla polskiego rolnictwa, tak na marginesie. To jest jakaś utopia, bo ludzie, którzy owszem chcieliby żywności ekologicznej, na pytanie, a takie badania były prowadzone, ile by byli gotowi zapłacić za tę żywność więcej? No najczęściej padało 20-30%. A może żywność ekologiczna, ta z certyfikatami, bo nie chodzi o pewne uproszczone myślenie, że cała polska żywność jest ekologiczna, bo to jest nieprawda. Jest wielu rolników, którzy nie stosują żadnych środków chemicznych, w życie się nie stosuje na przykład, a ci, którzy mają intensywne uprawy warzywne czy sady, stosują dokładnie takie same technologie jak w Holandii, gdzie się rocznie w sezonie wegetacyjnym robi 42 opryski, bo inaczej te jabłka będą brzydkie, upraszczam to już. Więc to żywność ekologiczna z certyfikatami, ze specjalnym oznaczeniem, może powinna kosztować 200-300% drożej, a nie 20% drożej. Więc no to wtedy już nagle miłość do żywności ekologicznej mocno słabnie. Nawet pewien pozytywny snobizm z tym związany już nie jest taki wyraźny, bo trzeba by za to zapłacić. Więc próbuje się utrzymywać fikcję. Dopłacać rolnikom, żeby tę żywność ekologiczną, żeby się utrzymali ekonomicznie, a żeby żywność na rynku była tania. Czyli dla ludzi bogatych, żyjących w miastach, którzy mają pewnego rodzaju fanaberię, przepraszam, to jest złe słowo, kupowania żywności ekologicznej, a chcieliby ją kupić tanio, no to trzeba chłopu dopłacać, żeby mógł wyżyć. Kiedy był przedstawiany Zielony Ład, to był przedstawiany bardzo ładnie. Wszyscy ministrowie rolnictwa patrzyli, no zapowiedzi są takie. Ani się nie zmniejszy budżet na rolnictwo, ani się nie zmniejszy produktywność rolnictwa. Będą dodatkowe pieniądze na te bardziej proekologiczne, zrównoważone sposoby wytwarzania. Rolnik będzie miał dodatkowo płacone za opiekę nad przyrodą, nad bioróżnorodnością, nad ptaszkami, nad krajobrazem, nad oczkami wodnymi. No to wszyscy mówią, to jakiś świetlana przyszłość przed rolnictwem się otwiera. Dopóki się nie okazało, że kiedy pojawiły się szczegóły, to jest, mówiąc wprost, zamach na rolnictwo, jakie do tej pory znamy. A jednocześnie doszło do takiego też nadużycia, ponieważ programem, który jest programem realizacyjnym, operacyjnym polityki rolnej tego Zielonego Ładu, jest Krajowy Program Operacyjny, KPO to się nazywa, który każdy kraj miał sam przygotować według wytycznych unijnych. Przygotowywali to jeszcze pracownicy, których powołałem wiosną 2020 roku w Ministerstwie Rolnictwa. Próbowali pogodzić ogień z wodą. Żądania unijne, jednocześnie nie zniszczyć polskiego rolnictwa, no, wyhamować głupotę. To kiedy wysłano to do Brukseli, tą pierwszą szczotkę, pierwszą wersję, to się okazało, że Komisja Europejska 342 poprawki kazała wnieść. 342 poprawki do tego tekstu, czyli zmienić praktycznie wszystko. No i kolejni ministrowie tak to poprawiali, aż wyszło tak dokładnie, jak sobie Bruksela chciała, a jednocześnie komisarz Wojciechowski mówi, ale to przecież Bruksela nie miała z tym nic wspólnego, bo to polski rząd to wymyślił. Przerzucanie odpowiedzialności. Ale wtedy nikt w Europie nie protestował przeciwko Zielonemu Ładowi,
I wtedy premier również nie protestował przeciwko temu, bo było to przedstawiane na poziomie ogólnym i poziomie, powiedziałbym, takim akceptowanym. On nie budził niepokoju. Dopiero wtedy, kiedy się pojawiły szczegóły, okazało się, powtórzę to jeszcze raz, że to jest zamach na rolnictwo. Udział surowców w cenie produktu finalnego, to jest to drugie pytanie, o które pan pyta, jest w różnych produktach różny oczywiście, ale to pan wie, za ile pan kupuje, więc podam panu ceny produktów nieprzetworzonych, które nie wymagają jakiejś tam wielkiej obróbki. Litr mleka u rolnika kosztuje w granicach 1,50 zł. No ile pan za niego płaci, to zależy pewnie od typu sklepu. Udział zboża przemielonego w chlebie stanowi około 10-15%. Reszta to są te dodatkowe koszta przetwórcy, piekarza, handlarza, transportowca i tak dalej. Udział surowców w żywności finalnej jest stosunkowo nieduży. Więc oskarżanie rolników o to, że oni zarabiają na żywności, bo ona jest bardzo droga, szczególnie w centrach wielkich miast, jest absolutnie nadużyciem. Co ja robię? No, staram się mówić o tym, co myślę. Jestem posłem czwartą kadencję. Kolejny raz z bardzo dobrym wynikiem, kilkadziesiąt tysięcy ludzi na mnie zagłosowało, chociaż decyzją tak zwanego kierownictwa dostałem dalsze miejsce na liście. Owszem, proponowano mi, żebym kandydował w całkiem innym województwie. Jestem związany regionalnie z województwem kujawsko-pomorskim, a w szczególności ziemią dobrzyńską, moją ukochaną, na której rodzina mieszka ponad 300 lat. I ja nie będę tym, który biega po Polsce, denerwując miejscowych posłów i godząc się na etykietkę spadochroniarza, tego, który gdzieś tam ma komuś jeszcze szyki popsuć. Natomiast mam na tyle odwagi i nie wiem, czy zostanę za to ukarany, czy Prawo i Sprawiedliwość mnie usunie ze swoich szeregów, bo już takie zapowiedzi kilkakrotnie padały, ale prawdopodobnie strach przed tym, że nową partię będę tworzył, powoduje, że jeszcze wyrok nie jest wykonywany. A ja jeszcze raz powtórzę, jestem 22 lata w tej partii i chcę, żeby ona się naprawiła, żeby zrozumiała swoje błędy i żeby zrozumiała, że jest szansa na odzyskiwanie w różnych środowiskach, odzyskiwanie wiarygodności i zaufania. To ja tylko króciutko. Ja akurat, jeżeli chodzi o piątkę dla zwierząt, to ją krytykowałem od samego początku. Zresztą pana dymisję też krytykowałem, ale teraz też skrytykuję pana. Natomiast wracając do wyborów, bo od tego, no nie uciekniemy od tego, są już oficjalne mniej więcej wyniki w wojewódzkich, znaczy w sejmikach wojewódzkich. PiS ma więcej procent niż w 2018 roku przy 4% wyższej frekwencji. W związku z czym PiS w porównaniu z poprzednimi wyborami samorządowymi na niego zagłosowało znacznie więcej ludzi. Piątka dla zwierząt była poważnym błędem i tąpnięciem w sondażach. Potem to tąpnięcie zostało przyklepane. To znaczy, to nie było trwałe. Być może była trochę mniejsza mobilizacja na wsi, ale to nie było trwałe. To, co załatwiło PiS, to niestety wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, tak myślę. I po tym tąpnięciu PiS się już nie wrócił do poprzednich sondaży. Natomiast słuchając pana, mam takie wrażenie, że ja panu wierzę, że pan nie chce zakładać innej partii, bo partie, nie wiem, partia rolników, partia, nie wiem, drobnych, nie wiem, i rzemieślników i tak dalej, nie ma większego sensu już w tych czasach. Natomiast mam wrażenie, to jest takie moje wrażenie, że chciałby pan, jeżeli nie zmiany PiSu, to na przykład rozpadu PiSu. I no to są moje wrażenia. Zadaj pytanie, może. Ale pytanie będę. Nie. Ale na czym to opierasz w porównaniu z tym, co ja Krzysztof? Opieram to na tym, co usłyszałem. Takie mam wrażenie. To jest moje wrażenie. Że może się mylę, może nie, ale mam. No dobrze. Dobrze. Okej. Okay.
wrażenie to na tym samym. Okej, dobrze. Dobrze, ale chodzi o to, że jeżeli nie można PiS-u naprawić, to należy go podzielić, połączyć z kimś jeszcze i pod patronatem prezydenta działać. No, takie... Dobrze, ja chętnie... Czy to jest pana plan polityczny? Ja chętnie odpowiem. Więc jeżeli PiS kroczy od sukcesu do sukcesu, a wygrywamy kolejne już dziewiąte wybory, co zostało z radością przez pana prezesa zakomunikowane, to dlaczego tracimy władzę w kolejnych sejmikach, w kolejnych samorządach? I to jest lawina. I to jest lawina. Więc twierdzenie, że nasza strategia daje szansę na odbicie się, może i daje za 4 lata, może za 8 lat, tylko będzie całkiem inna Polska, inne społeczeństwo. I nie wiem, czy i liderzy tej partii do tego czasu dożyją, czy już na łonie Abrahama nie będą. A drugie, czy w międzyczasie nie powstaną inne byty, które zagospodarują również ten nurt konserwatywny. Ja mniej się martwię o PiS, bo ja tu rozumiem tak. Jest jedna partia, z którą wszyscy związali swoje nadzieje. Ona może tych nadziei nie spełnia, ale na Boga niech trwa. Niech trwa. A dla mnie jest ważniejsze, żeby Polska trwała. Żeby również nurt konserwatywny, który dla Polski jest jedynym ratunkiem, żeby miał swojego reprezentanta. Czy będzie to Prawo i Sprawiedliwość? Tak, chciałbym, żeby to było Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie, to może po okresie jakiejś smuty będą powstawały nowe formacje, nowe środowiska. Ja zresztą widzę, że w klubie parlamentarnym to wiele osób o tym mówi, tylko boi się rozmawiać publicznie. Jestem jednym z nielicznych, który potrafi publicznie o tym mówić, a wiele osób boi się o tym mówienia, ponieważ boją się albo, że to zostanie potraktowane jako zdrada PiS-u. To jest właśnie tak. Jeżeli mówimy przed wyborami o tym, że konieczna jest pewna modyfikacja, zmiana, jak zwał, tak zwał, nie trzeba się mobilizować. Nie wolno przed wyborami mówić rzeczy nieprzyjemnych, bo ten, który przynosi złe informacje, no to głowę traci, a po wyborach tym bardziej nie możemy mówić, bo nie wymienia się koni na środku rzeki, nie zmienia się lidera w trakcie, a w ogóle mówienie o tym, że prezes Kaczyński może być osobą, która nie ma racji, która w wielu sytuacjach błądzi, to jest wręcz złamanie jakiegoś tabu. A już mówienie o tym, że trzeba szukać jakichś sposobów na ratowanie polskiej centroprawicy. Ja trochę zmieniam te określenia, bo ja do końca nie mam wyprecyzowanego określenia, czy możemy używać określenia polska prawica. Kiedyś prawica kojarzyła się, lewica kojarzyła się z programami społecznymi, socjalnymi, teraz się z jakimiś dziwadłami ideologicznymi raczej kojarzy. Więc te określenia prawica, lewica nie są takie ostre, jak były kiedyś, bo jeżeli chodzi o pomoc czy programy społeczne, socjalne, to może PiS jest bardziej lewicowy niż obecna lewica. Dlatego mówię o tym nurcie niepodległościowo-patriotycznym, powiedzmy. To mówienie o tym, że życie się będzie toczyło i powstanie coś nowego, to jest wręcz ojcobójstwo. To jest wręcz wbijanie noża et brute contra me. I sugerowanie jeszcze, że mnie zależy na jakiejś osobistej tutaj albo wendetcie za to, że ktoś mnie kiedyś usunął ze stanowiska ministra. Ja może dlatego, że przestałem być ministrem, to jeszcze żyję. Ja byłem tak zmęczony, tak dramatycznie, również COVID wtedy dostałem, że nie wiem, czy bym przeżył, gdybym dalej pracował 24 godziny na dobę w sposób ciągły. Więc powierzam swój los Panu Bogu, ale... W sytuacjach, kiedy w różnych sprawach kontrowersyjnych, tak było z Piątką dla Zwierząt, pan prezes miał czelność i odwagę powiedzieć, że ci, którzy zagłosowali przeciw Piątce dla Zwierząt, to są ludzie źli, bo ludzie dobrzy głosowali za tą Piątką dla Zwierząt. Więc ja powiedziałem, to niech Pan Bóg oceni, panie prezesie, kto jest dobry, czy pan, czy ja, a niech się pan w roli Pana Boga nie ustawia. Jeśli można, chciałbym wrócić do sprawy protestów rolników. I mam bardzo krótkie pytanie. Gdzie mogę przeczytać listę postulatów rolniczych wobec polskiego rządu
i drugą, listę postulatów rolniczych wobec Komisji Europejskiej. Bo te protesty wszyscy po prostu dostrzegamy, ale nie ma po prostu tych postulatów, które wszyscy mogliby poprzeć. Muszę powiedzieć, że do tej pory z wielką goryczą, no rozumiem, że publicznie stwierdzałem, że stanowisko PiS-u wobec protestów rolniczych jest takie, że w ogóle tego stanowiska nie ma. Nigdy nie usłyszałem, żeby PiS zadecydował, że to jest protest słuszny i że go należy popierać, albo że jest niesłuszny. Co pan na to? Dobrze, PiS jest w pułapce, ponieważ stwierdzenie, że protest jest słuszny, ja uważam, że jest absolutnie słuszny. Musiałoby się wiązać z tym, że również trzeba by uznać, że rolnicy protestują w dużej mierze przeciwko sprawom, które za PiS-u się odbyły. Czyli musiałby znowu stanąć w prawdzie i powiedzieć, wtedy przepraszamy za zboże z Ukrainy, za to wszystko, co zrobiliśmy. Staraliśmy się to naprawić, rekompensując to z budżetu państwa. Notabene naprawianie błędów, które się samemu wywołało, to jest dość głupie. No ale tak to wyglądało, ale wtedy trzeba by powiedzieć, popieramy protesty rolnicze, ale również rozumiemy, że część naszej niefrasobliwości, może błędów, nie wiem jak tam zwał, to nieistotne, była również przyczyną sytuacji, przeciwko której protestują w tej chwili rolnicy. Protest jest spontaniczny, ponieważ zorganizowały się grupy w różnych powiatach, w różnych województwach, które wręcz sobie nie bardzo życzą, żeby przedstawiciele, liderzy dotychczasowych organizacji rolniczych stawali na ich czele. Bo to się bierze w dużej mierze z braku zaufania do starszych już wiekiem również działaczy. Ja mam dość jednak łagodniejsze również dlatego może podejście, że kierowałem przez kilka lat Krajową Radą Izb Rolniczych, tą najważniejszą polską organizacją rolniczą, samorządem rolniczym. Ona niestety poszła w kierunku, którego ja bym nie akceptował w tej chwili. Stała się organizacją mało znaczącą, ale nie wydaje mi się, żeby tych wszystkich działaczy należało potępiać tylko dlatego, że są ludźmi doświadczonymi albo mają siwe włosy. Ale młodzi ludzie, którzy, a protestują głównie młodzi rolnicy. Ci, którzy mają 30-40 lat, którzy zdecydowali się zostać na wsi, przejąć gospodarstwa, zarżnąć się w kredytach po to, żeby inwestować w maszyny, technologie, dokupić bardzo drogiej ziemi. I oni są zbankrutami w tej chwili. Ponieważ jeżeli na rynku nie możemy sprzedać albo sprzedajemy ze stratą, co jest w ogóle głupie z punktu widzenia jakiejś ekonomiki czy ekonomii, to ci stracą. Słyszę często głosy, że problemem polskiego rolnictwa jest rozdrobnione gospodarstwa. To jest nieprawda, ponieważ małe gospodarstwa dawno nie są źródłem utrzymania rodzin rolniczych. Ktoś, kto ma kilka czy kilkanaście hektarów, dawno z tego nie żyje. To jest jedno z wielu źródeł, bo ma emeryturę, ktoś z rodziny w sposób naturalny pracuje poza gospodarstwem i to jest do jednego gospodarstwa domowego. Często to jest fikcyjny rolnik, ponieważ uprawia sąsiad, a nie ten rolnik. Te gospodarstwa nie mają związku z rynkiem, w związku z tym im ani napływ zboża z Ukrainy, ani problemy rynkowe w niczym nie grożą. Uderzy to przede wszystkim w gospodarstwa, które mają kilkadziesiąt czy kilkaset hektarów, które inwestowały, które brały kredyty i teraz nie będą w stanie tej swojej produkcji na rynku lokować. Postulaty rolnicy mówią tak, my chcemy z rządem usiąść i rozmawiać, a rząd nie chce. W związku z tym sformułowano trzy postulaty, które są jednakowe w całej Europie. Odejść od Zielonego Ładu, nie go poprawiać, modyfikować, odsunąć go w całości i zacząć na nowo wymyślać europejską politykę rolną, która będzie uwzględniała bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo gospodarstw, które się tym bezpieczeństwem żywnościowym zajmują. To jest pierwsze. Drugie, uporządkować rynek żywności w Polsce, w szczególności rynek zboża, a tego się nie uczyni, jeżeli będzie dalej dziurawa granica z Ukrainą. Czyli wstrzymać import z Ukrainy na jakiś czas, ewentualnie w inny sposób zapewnić pełną transparentność granicy i transparentność tranzytu, który w Polsce jakoś się rozpływa, ginie w Polsce lub wyjeżdża towar na Litwę czy do Niemiec, tam dostaje pieczątkę unijną i wraca do Polski jako zboże unijne. Więc to jest drugie i trzeci postulat, który nie we wszystkich protestach występuje, ale jest dla Polski istotny. Żadnych zakazów, żadnego zamachu na hodowlę zwierząt w Polsce. Bo zaczyna się od hodowli zwierząt futerkowych,
twierdząc, że to jest nadużycie, że człowiekowi to do niczego nie jest potrzebne i taką ideologię narzuca się społeczeństwu, a to od tego się zacznie, potem będzie tak, zakaz hodowania kur w klatkach, zakaz hodowania krów na uwięzi, zakaz ograniczania przestrzeni dla zwierząt, czyli pójdzie fala dalej. A pomijając jeszcze to wszystko, norki zjadają kilkaset tysięcy ton odpadów mięsnych, dzięki temu żyją. Jeszcze właściciele ferm norek płacą zakładom utylizacyjnym za tę paszę, bo to dla nich jest pasza. A jeżeli nie będzie norek, gdzie jest utylizacja najbardziej ekologiczna, już bardziej ekologicznej nie ma, to trzeba odpady spalić w piecach i będzie robiła to niemiecka firma, która weszła do Polski kilka lat temu, kiedy pojawiła się piątka dla zwierząt, która opanowała rynek utylizacji odpadów mięsnych w Polsce. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Bardzo Państwu dziękuję. Myślę, że nie ostatni raz. Przepraszam, że to takie trochę nieuczesane i chaotyczne moje myśli były, ale również moja rola polega na tym, żeby ludzi, którzy nie mają do końca wiedzy w sprawach rolnych, również tę wiedzę w jakiś sposób wyposażać. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dwa słowa jeszcze.